Witam. Na tym filmie omówimy sobie moje spojrzenie makroekonomiczne na 19-23 kwietnia 2021, które waluty uważam swing tradingowo za takie, które nadają się do kupna, które do sprzedaży i tak dalej na przyszły tydzień i na jakie dane zwrócić warto uwagę, jeśli chodzi o swing trading. A więc zaczynamy. Jeśli chodzi o RBNZ Nowozelandczyka, no tam się po prostu nic nie zmieniło. Ostatnie oświadczenie na temat stóp procentowych, które było w środę 14 kwietnia, nie wniosło kompletnie nic. Kompletnie, dosłownie nic nie wniosło ciekawego. Zaraz jeszcze Wam pokażę linka. A więc tutaj mamy ten link na Forex Live, który zapodałem na Discordzie w napisie fundamenty. No i jest tam troszeczkę bardziej, co jest. Jest tam troszeczkę bardziej optymistycznie. Z jednej strony, a z drugiej strony jest źle. A jeszcze wino jest bardzo źle. No, pełny raport można przeczytać oczywiście na stronie RBNZ, ale mniej więcej wychodzi na to, że ani troszkę niby dobrze, niby źle, czyli niby neutralnie według mnie. Nie ma tam szału, żeby kupować od razu nowozelandczyka. Chyba że widzimy intraday, czy jakże jest tam sentyment dzisiaj risk on i kupują nowozelandczyka, bo coś tam. Bo jest risk on i niczego się nie boję, więc oświadczenie w środę odnośnie 100% i polityki monetarnej RBNZ według mnie nic nie wniosło, no ale jak chcecie, to możecie sobie tutaj wejść na Discorda i zobaczyć to, albo tutaj macie Central Bank, RBNZ, more optimistic. Tu będzie tu Central Bank, chcę wiedzieć i tam powinno się znaleźć to i wywnioskować sami, czy warto jest kupować na dłuższą metę nowozelandczyka. No obecnie nastawienie banku jest neutralne, kupno według sentymentu, według mnie, no a sentyment, jak widzimy po nowozelandczykach, no jest taki jakiś niemrawy, jakoś nie ma tego czystego powodu do kupna tej waluty. W drugą stronę niby też do sprzedaży nie ma i tak wszystko idzie bokiem. Jeśli chodzi o Australijczyka, no to rynek pracy i na pewno nie będę obniżać stóp procentowych. Co będziemy chcieli zobaczyć w tym tygodniu, co będzie ważne przed nami, no to wtorkowe minutki z posiedzenia RBA, czyli czy coś się tam zmieniło, jak oni widzą na chwilę obecną politykę monetarną w Australii. I to będzie tylko jedyne ważne swing tradingowo dla nas. No, nie spodziewamy się raczej za dużego, nie wiem, ruchu czy coś, żeby tam się coś zmieniło mocno. No, ale trzeba mieć na uwadze, że takie coś się pojawi i może nóż, widelec się coś odmieni i będzie bardziej optymistycznie czy pesymistycznie czy coś. Więc dobrze jest wiedzieć, że takie coś będzie. Intraday swing trading, trzeba mieć na uwadze takie dane we wtorek. Jeśli chodzi o sam Bank Australii, neutralnie, ani podwyżki, ani obniżki stóp procentowych na pewno nie. A mój werdykt jest kupno według sentymentu. Jeśli czujemy, znaczy się widzimy na wykresie, że Australijczyk jest mocniejszy, no to kupujemy. Jeśli nie, no to powinno być słabszy, no ale nie mam takiego, jakby powiedzieć, czystego wizji, czystej wizji, czy tam spojrzenia, że o, Australijczyk jest super, bo tamto, nie? Czy Australijczyk jest B, bo to i tamto, i tamto. No, nie ma czegoś takiego na chwilę obecną. Jeśli chodzi o ECB i euro, no kolejne lockdowny, jak wiadomo, szczepienia, idą tam słabo. Na co zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu, no to czwartek, Policy Monetary Statement i konferencja prasowa. Intraday i swing tradingowo powinniśmy mieć to na uwadze, że takie coś będzie w czwartek i w czwartek na euro może być po prostu słabe ruchy, zanim wyskoczy
Statement czy oświadczenie odnośnie polityki monetarnej i konferencja prasowa zapewne z panią Lagarde i resztą ludzi z banku centralnego. I tam się dowiemy, czy oni nadal myślą, że drugi ten kwartał będzie lepszy, czy jednak gorszy, i jak oni się zapatrują na przyszłość polityki monetarnej w strefie euro i gospodarkę w strefie euro i tak dalej. No, na według mnie nie widzę powodu do kupna euro. Kompletnie nie widzę powodu do kupna euro. W drugą stronę, żeby to sprzedawać euro, no to też, że słabo im idzie to szczepienie, no to to nie jest jakiś tam teraz jakiś super rzecz, żeby to sprzedawać. No, sentyment, sprzedaż, no neutralnie bym napisał. Jakoś tak nie ma tego, jak to się mówi, czystego widoku na te waluty ostatnio, żeby sprzedawać, kupować. Że kupujemy, bo tamto, nie? Czy sprzedajemy, bo to, bo tamto, jakieś powody takie. Tutaj jest chyba 56%, czy 50% już zaszczepiony, przynajmniej pierwszą dawką chyba. W Ameryce ludzi, no, jeśli chodzi o bank centralny, neutralnie, nie mają zamiaru podwyższać stóp procentowych, nie mają zamiaru na pewno obniżać stóp procentowych. Sentyment neutralny, nie widzę ani powodu do kupna, ani powodu do sprzedaży dolara amerykańskiego. W czwartek chyba były dane CPI, Core Price Index. No mniejsza z tym, chodzi o sprzedaż detaliczną, o. W Ameryce dane wyskoczyły chyba 9,2%, a było spodziewane się 5,6%. No jak mówiłem, na kalendarzu makro tutaj jest na przykład Katie Lynn, która 16.04 pisała, dlaczego nie było silnego odbicia po wynikach sprzedaży detalicznej odnośnie Ameryki. A mówiłem w zeszłym tygodniu, że te dane CPI nie spowodują według mnie dużej zmiany, jeśli chodzi o dolara amerykańskiego na walucie. I tak jak mówiłem, tak się stało. No dobrze jest mieć czasami rację. Na drugą stronę, na walucie może nie, na indeksie już co innego. W drugą stronę, Kathy to pisała, jeszcze był Arno na Financial Juice, też był tam cały chyba tydzień, mówił o tym, że CPI w USA w czwartek i co to się dziać nie będzie. No, a ja mówiłem, że na walucie nie, ale na indeksach może już tak. No, ale dobrze jest mieć rację czasami. No, ale dobra, jedziemy dalej. Jeśli chodzi o tego dolara amerykańskiego, to ani kupno, ani sprzedaż, no nie widzę czystego powodu, dla którego miałbym kupować go, bo Fed nie podnosi, nie ma zamiaru też obniżać stóp procentowych. No, dane wychodzą, no to Fed tam patrzy, mówi, że to jest przejściowe, że dane są dobre. I ostatnio chyba czytałem, że inflacja, nie jestem pewien, czy to było akurat w Ameryce, tam wzrośnie chyba do 3,8%. Ale tylko tymczasowo, więc spokojnie, nie? No chyba nie. No ale dobra. No, jeśli chodzi o dolara amerykańskiego, neutralnie. Bank Wielkiej Brytanii, neutralnie. Na co zwrócić uwagę, no to przemówienia Ramsdena w środę i gubernatora Bailey'a w środę. Może zmienią zdanie. Może powiedzą coś ciekawego na temat polityki monetarnej w środę i coś się odwróci na funcie. Na pewno powinniśmy mieć to na uwadze, jeśli chodzi o swing trading, czy coś się nie zmieni. Z tych komentarzy coś nie wywnioskujemy ciekawego, nowego. A ja na pewno intraday, że coś takiego będzie miało miejsce i może bujnąć na w funcie brytyjskim w intraday podczas sesji w ciągu dnia. Niekoniecznie swing tradingowo, więc miejmy na uwadze na chwilę obecną. No niby kupno tego GPP, wygląda to niby nieźle, ale jakoś tak chyba nie chcę za bardzo iść. Jeśli chodzi o CHF i JPY,
Nie widzę powodu do kupna. Tylko sprzedaż według mnie ani banki centralne, ani sama waluta nie mają sobie nic ciekawego do zaoferowania w obecnym środowisku według mnie. Jeśli chodzi o Bank Kanady, co zwrócić uwagę przed nami, no to oczywiście w środę konferencja prasowa i oświadczenie na temat polityki monetarnej Banku Kanady. Bank neutralny ostatnio był, bank centralny ostatnio był nastawiony. No także Bank Kanady według mnie neutralnie. Sentyment, no niby kupno, bo ropa troszkę drożeje. Poza tym tak, nie wiem, neutralnie kupno. Nie widzę też specjalnie powodów do kupna. Ale może ta ropa byłaby jednym z tych powodów, dla których chcielibyśmy kupować akurat kanadyjskiego dolara. Jeśli chodzi o WTI i ropkę, kupno neutralnie, no nie jestem w stanie tego tak określić. Ostatnio po danych odnośnie zapasów, które okazały się, że po raz kolejny były zapasy uszczuplone i nie było zapasów, no to ropa wystrzeliła tam 5% chyba w czwartek po danych. No, zdarzyło się raz na jakiś długi czas, że te dane w końcu coś zadziałały i ropa wystrzeliła, no. Zobaczymy, czy dalej będzie rosnąć, bo będzie takie zapotrzebowanie na ropę, a OPEC ma korek przykręcony mocno i nie rozlewa za bardzo ropy. Jeśli chodzi o złoto, no nie widzę ani tutaj powodów specjalnie do kupna, ani do sprzedaży. No, dolar amerykański jest też neutralnie. Złoto też neutralnie, no niby można by sprzedawać, no bo nie ma powodu do kupna, bo nie ma risk off sentymentu, w drugą stronę nie ma też risk on, żeby sprzedawać tak do końca, no bo te szczepienia idą jak krew z nosa i wszystko jakieś takie niewyraźne, jeśli chodzi o swing trading. Przechodząc do mojego tutaj konta swing tradingowego demo, na którym te moje idee staram się realizować, no to wygląda to obecnie tak, takie są potwierane pozycje. A jeśli chodzi o zeszły tydzień, to tylko dwie pozycje mi się zamknęły z tego, co widzę. Kupno na kartce HF, jak był sygnał. Złoty krzyż pod czerwoną chmurą. No i wywalili mnie natychmiast na stop lossie i był jeszcze GPP USD. To samo, złoty krzyż pod kumą czerwoną. I też idealnie mnie w stop lossa wyrzucili i wtedy pojechali sobie do góry. Na chwilę obecną, jak widzicie, mam tutaj pozajmowane pozycje NSDJPY na kupno, NSDCHF na kupno, AUTJPY i AUTCHF bez szczególnie wielkiego przekonania odnośnie tych pozycji. Mam też EURONSD na sprzedaż. Też nie jestem jakoś za specjalnie, jakby to powiedzieć, pewny tej pozycji. I jest jeszcze EURAUT też na sprzedaż. Jest też WTI na kupno, która jakoś nie bardzo chce iść do góry. I to wszystko, jeśli chodzi o pozycję, którą potwierdzam. Dobra, więc tak mniej więcej wygląda ta sytuacja swing tradingowa. No, ja mówię na moje. Nie mam jakiegoś czystego sentymentu, nie wiem, tygodnia, dwóch. Niby jo, niby risk on, niby to, niby te szczepienia idą, niektórym nie idą. Ale banki centralne się tak neutralnie poustawiały. No, nie jestem taki do końca przekonany. Coś jest nie tak na rynku i chyba reszta też to widzi, że coś jest nie tak. Jeśli chodzi o swing trading, mówię, JPY niby zyskuje, dolar traci. GPP ostatnio został niesamowicie po dupie w zeszłym tygodniu. Też włączyć jakiś risk on. No dobra, no jeśli Wam się podobał filmik, no to dajcie łapkę do góry. Jeśli chcecie zobaczyć więcej moich filmów, no to subskrybujcie kanał. Zachęcam też do zobaczenia mnie tam na TikToku, gdzie mam jakieś szybkie wnioski czy jakieś inne przemyślenia na temat handlu i rynku.
Opis do tego TikToka, czy tam jak jestem nazwany na TikToku, znajdziecie w opisie filmu i resztę indykatorów i tak dalej. Może nawet w poniedziałek zrobię jakiegoś live'a, jak będę miał czas, nagram i utworzę znowu, żeby było zobaczyć, tylko troszeczkę go zmienimy. Nie będę tam podawał na przykład jak zapisuję te transakcje czy coś, tylko dlaczego otworzyłem, dlaczego zamknąłem i tak dalej. No i co jeszcze? Jeśli masz jakieś pomysły, sugestie, pytania, no to pisz w komentarzach. No i to będzie wszystko, myślę, odnośnie swing tradingu na 19-23 kwietnia 2021 roku. I do następnego filmu, narka.